Krystyna Pawłowicz znowu atakuje Jandę, a Weronika Rosati wspomina pracę nad obławą. Witajcie o tym w dzisiejszym fleszu filmowym. Krystyna Janda ponownie została zaatakowana przez Krystynę Pawłowicz. Tym razem posłanka PiS odniosła się do słów Agaty Młynarskiej, która w ostatnim wpisie na Facebooku skrytykowała Polaków przebywających nad polskim morzem. Pawłowicz wykorzystała okazję do krytyki dziennikarki, nawiązując również do Jandy. Dwie kiepskie panie, Młynarska i Janda. Kochać Polskę jest sztuką, inną niż fikanie na scenie i przed kamerą. Tej sztuki niestety nie posiadłyście, napisała Pawłowicz na swoim profilu na Facebooku. Krystyna Janda nie odpowiedziała na atak ze strony Pawłowicz. W obronie aktorki stanął za to Szymon Majewski, który również na Facebooku napisał: Pani Pawłowicz poszalała jak pogoda w Polsce. Napisała o Krystynie Jandzie, że kochać Polskę to sztuka inna niż fikanie na scenie i przed kamerą. Droga posłanko, pani Krystyna Janda tym fikaniem właśnie od lat kocha Polskę i jest to miłość najwyższych lotów. Pozostajemy w temacie polskich aktorek. Weronika Rosati udzieliła obszernego wywiadu dla magazynu Viva. Aktorka wspomniała w nim pracę na planie obławy. Przyznała, że rola w tej produkcji zmieniła ją, a także sprawiła, że ludzie zaczęli widzieć w niej aktorkę. Po obławie jestem postrzegana jako aktorka, wreszcie, i to mnie cieszy. Grając w tym filmie, całą postać zbudowałam z emocji wszystkich trudnych wydarzeń w moim życiu. Po zakończeniu zdjęć czułam się wycieńczona. W ostatnim dniu nie dość, że totalnie przeziębiona, miałam chore oczy, chorą skórę. Byłam wrakiem człowieka, psychicznie i fizycznie. Nie chodziło tylko o bardzo trudne warunki na planie, ale o to, że sięgałam do głęboko zakopanych wspomnień. Jak nie wrócę przed smrokiem, będzie źle. A na nią tak nie patrz. Ona jest dla prymusów. Ta dziewczyna ma 23 lata, a tyle. Wystarczająco. Od dzisiaj w kinach możecie oglądać film Kamper. Czy warto się na niego wybrać? W naszym serwisie możecie znaleźć recenzję tego filmu. Polecam. Do zobaczenia.